Stała matka boleściwa, obok krzyża ledwie żywa, gdy na krzyżu wisiał syn. Patrząc na wielką miłość Boga do człowieka, jaką okazał, posyłając na ziemię Syna Bożego w osobie Jezusa Chrystusa, który zapłacił wielką cenę za nasze zbawienie, okrutnie cierpiąc i umierając na Golgocie, nie sposób nie dostrzec Maryi jako współcierpiącej i bolejącej Matki Jezusa Chrystusa. Maryja ściśle jest złączona z męką swojego Syna. W chwilach męki Jezusa Matka jest z Nim związana, tak jak była z Nim we wszystkich kolejach Jego życia. Czwarta stacja Drogi Krzyżowej, w której Pan Jezus spotyka na drodze na Kalwarię swoją Matkę, wymienia z nią spojrzenie. Ona patrzy na Niego cierpiącym wzrokiem i nic nie mówi, tylko rozważa to wszystko w swoim sercu. Maryja szła za Jezusem drogą Jego męki. Cierpiała z Nim wspólnie. Maryja była posłuszna woli Bożej. Była gotowa powtarzać nieustannie fiat. To fiat zwiastowania. Zgadzam się. Każde nowe cierpienie Jezusa przyjmowała z posłuszeństwem, jako wolę Najwyższego. A przez to razem ze swym Synem wskazuje nam drogę posłuszeństwa. Choć Pismo Święte niewiele mówi o Maryi, to scenę spod krzyża Pana Jezusa wszyscy znamy doskonale. Wtedy to Jezus w duchowym testamencie powierza świętemu Janowi, a przez niego wszystkim nam Maryję jako matkę. Od tej chwili Maryja stała się matką naszą i matką całego Kościoła. W Betlejem, w ciszy nocy i wśród niezmiernej radości Maryja zrodziła Jezusa, a na Kalwarii, wśród okrzyków oprawców i w niewymownym cierpieniu zrodziła ludzi do życia łaski. O Matce Bożej Bolesnej mówi już proroctwo starca Symeona. Znajdujemy je w Ewangelii według świętego Łukasza w słowach: a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. To proroctwo spełniło się, wiążąc Maryję z cierpieniami Jezusa i pozwalając jej wnikać coraz głębiej w tajemnicę krzyża. Ile kosztowała Maryję uległość woli Boga? O tym mówi miecz, jaki przeniknął jej duszę w ciągu całego życia i najwyższego całopalenia, które dokonało się w końcu u stóp krzyża. Kościół nadał Maryi tytuł Królowej Męczenników, który wypowiadamy za każdym razem, odmawiając litanię loretańską do Matki Bożej. Tytuł ten wyraża wielką rzeczywistość. Maryja cierpiała więcej niż wszyscy męczennicy, ponieważ od niej zażądano ofiary z umiłowanego Syna, który był również jej umiłowanym Bogiem. Święty Bernard, wielki czciciel Maryi, wypowiedział o niej bolesnej takie słowa: o święta Matko, prawdziwie miecz boleści przeniknął Twoją duszę, inaczej nie mógłby przeszyć ciała Twojego Syna. Istotnie, kiedy Twój Jezus, Jezus wszystkich, tak, lecz szczególnie Twój, wydał ostatnie tchnienie, okrutna włócznia otworzyła Jego bok. Nie przeszyła Jego duszy, lecz Twoją. Jego dusza już teraz nie była w ciele, lecz Twoja nie mogła być wyrwana z ciała. Ogrom bólu przeniknął duszę Twoją tak, że my uważamy Cię więcej niż za męczennicę. Ty bowiem współcierpiałaś z Nim w duchu w taki sposób, że przeżywałaś cierpienie ciała, mówi święty Bernard. Chrześcijańska tradycja mówi o siedmiu boleściach Maryi. Pierwsza zaledwie 40 dni po narodzinach Jezusa. Proroctwo Symeona mówiące o mieczu, który przeniknie jej serce.
Druga boleść, kiedy myślała o ucieczce do Egiptu, żeby ocalić życie syna. Trzecia boleść, te 3 dni udręki, kiedy chłopiec został w świątyni, zgubił się i przez 3 dni go szukali. Czwarta boleść, kiedy Maria spotyka się z Jezusem na drodze na Kalwarię. Piątą boleścią dla Maryi jest śmierć Jezusa. Widok syna tam, ukrzyżowanego, nagiego, który umiera. Szósta boleść to zdjęcie Jezusa z krzyża, martwego, którego bierze na swoje ramiona, tak jak wzięła go w swoje ramiona ponad 30 lat wcześniej w Betlejem. Siódma boleść to złożenie Jezusa do grobu. 7 boleści Maryi. Życie Maryi było przeniknięte mieczem cierpienia. Maryja, łaski pełna, niepokalanie poczęta, ale przeżywająca rozterki, bo jak powiedzieć Józefowi, może swoim rodzicom, że poczęła z Ducha Świętego. Wszyscy poczynają dzięki udziale mężczyzny, a tu jedna kobieta, dziewczyna kilkunastoletnia, poczęła z Ducha Świętego. Jak to powiedzieć? Pełna łaski, niepokalana, a podejmuje trud codziennego życia. Idzie około 150 kilometrów, będąc w stanie błogosławionym, do swojej krewnej, Elżbiety, przez góry, aby jej służyć. Wybrana przez Boga, a jednocześnie rodzi w prymitywnych warunkach Syna Bożego. Cieszy się narodzinami Jezusa, jednak musi uciekać przed Herodem do Egiptu. Cieszyła się posłannictwem Jezusa, jednak okrutnie cierpi, towarzysząc Jezusowi na Golgotę, patrząc na Jego śmierć, na Jego wcześniejsze cierpienie. A potem trzyma Go martwego Syna na swych ramionach. Słyszała komentarze ludzi, czasami wspierające, niekiedy krytykujące jej syna, ale zawsze za nim szła, zawsze była obok niego. Dlatego nazywana jest też Maryja pierwszą uczennicą Syna Bożego. U kresu jego ziemskiego życia stała pod krzyżem, być może słysząc komentarze w rodzaju: to matka jednego z 3 przestępców, ale ona zawsze wpatrywała się swojego syna. Ona, Matka Bolesna, wskazuje nam, jak ważna w miłości jest obecność, zwłaszcza gdy ktoś cierpi. Brakuje nam nieraz słów, nie wiemy, co robić, zwyczajnie boimy się cierpienia i umierania. A Maryja pokazuje, że nie wolno uciekać spod krzyża. Każdy ludzki krzyż jest zawsze powiązany z krzyżem Chrystusa. I tam, gdzie jest krzyż, najbardziej potrzebna jest obecność wypełniona współcierpiącą miłością. Potrzebna jest czułość, łagodność, cisza, uścisk dłoni, a czasami łzy. Maryja uczy nas męstwa wobec cierpienia. Zwykle najtrudniej przyjąć cierpienie bliskich. Maryja Bolesna mówi współczesnemu człowiekowi: nie odwracaj oczu od cierpienia, nie odwracaj oczu od śmierci. To także należy do tajemnicy życia. Cierpienie jest zawsze najważniejszą próbą wierności miłości, bo nie ma miłości bez cierpienia. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoją lekcję miłości, za to, że swoje cierpienie łączyłaś z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Amen.